Słuchasz Fashion Express, podcastu od eobuwie.pl. Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości. To słowa jednego z najwybitniejszych francuskich fotoreporterów, Henri Cartier-Bresson. O zatrzymywaniu chwili w obiektywie porozmawiam dziś z Urszulą Rost, która na co dzień zajmuje się fotografią mody i beauty. Uprzedzam, to będzie rozmowa z pasją. Gorąco zapraszam, Aga Bednarek. Cześć Ulu, bardzo się cieszę, że mam Cię dziś za gościa. Dzisiaj będziemy oglądać modę zza obiektywu. Pierwszy raz mam okazję porozmawiać z fotografem, więc w głowie kłębi mi się dużo różnych pytań, na które mam nadzieję mi odpowiesz. Zacznę od najbardziej nurtującego. Czy fotograf mody musi się znać na modzie? Po pierwsze, cześć Aga i bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Czy fotograf mody musi się znać na modzie? Wiesz co? Wydaje mi się, że totalnie nie musi. Przynajmniej początkowo. Jakby moim zdaniem najważniejsza jest tak naprawdę estetyka i wyczucie tego wszystkiego. Tak naprawdę ważna jest wiedza, jak zgrać ze sobą wszystkie kolory, umieć wpasować daną stylizację tak naprawdę w odpowiednie tło, które jej nie przyćmi, a przede wszystkim nada jej charakteru. Poza tym tak jakby warto też wspomnieć, że przy takich sesjach jest zazwyczaj stylista, więc to jest też bardzo duże ułatwienie naprawdę. No ale chcąc czy nie chcąc, koniec końców jak już trochę tych sesji się zrobi, to ten fotograf już jakby no ten zmysł modowy zaczyna gdzieś tam budować, więc... Wyrabia się po prostu poczucie. Dokładnie tak. A lubisz modę? Wiesz co, lubię. Bardzo lubię i w ogóle bardzo podziwiam osoby, które potrafią się nią tak super ciekawie bawić. Ja podziwiam osoby, które potrafią łączyć ze sobą tekstury. Potrafią łączyć ze sobą tekstury i nie wygląda to kiczowato. Ale to chyba też można wyrobić z czasem. Wiesz co, wydaje mi się, że tak, że jest też w ogóle kilka gdzieś tam jakichś tam utartych schematów, że akurat ta tekstura fajnie wygląda z tą, ta z tamtą i tak dalej, i tak dalej. Więc mi się wydaje, że tak naprawdę wiele rzeczy da się wyrobić. A jak w ogóle zaczęła się Twoja przygoda z fotografią? Wiesz co, moja przygoda z fotografią w ogóle zaczęła się już bardzo dawno temu, bo ja od dziecka w sumie uwielbiałam robić zdjęcia. Pamiętam jeszcze, jak dostałam swój pierwszy aparat od siostry. To była cyfrówka i była w dodatku różowa. Dała mi ją i powiedziała, jest różowa, żeby twój brat ci jej nie podkradał. Więc ja myślę sprytnie. Sobie... Sprytnie, prawda? Też tak pomyślałam. No ale tak naprawdę na tym zaczynałam robić zdjęcia. Później gdzieś tam bardzo długo szukałam swojego miejsca i pamiętam jeszcze, jak namawiałam rodziców, żeby kupili mi pierwszą lustrzankę. Już taki poważny aparat, żeby czuć się też poważną fotografką. To pamiętam, że nie namówiłam ostatecznie, później jakby doszło do tego, że już kupiłam sobie sama ten aparat i gdzieś tam zaczęłam już oglądać dużo filmików, zaczęłam się bawić tym wszystkim, zaczęłam bawić się światłem, eksperymentować z obróbką, sama uczyłam się też Photoshopa, więc gdzieś we mnie to już jest bardzo, bardzo długo, ale tak na poważnie to myślę, że jak kupiłam swój drugi aparat, to zaczęłam właśnie szukać już swojego miejsca, zaczęłam robić zdjęcia, zaczęłam zabierać znajomych na zdjęcia, na sesje zdjęciowe i to już gdzieś tam zaczęło się klarować, że ja chcę robić zdjęcia ludziom. Więc tak jakby, no tak to się zaczęło, później poszłam do szkoły fotograficznej i tam już po prostu byłam pewna, że to jest to, w czym ja się czuję najlepiej, że ja po prostu chcę z tego żyć, że ja chcę robić te zdjęcia. Więc tak od kilku lat to już jest już, tak, już tak jest we mnie całkiem poważnie. Poznaję coraz to też więcej fajnych ludzi, którzy też mnie niesamowicie inspirują i pchają do tego wszystkiego jeszcze bardziej, więc jestem bardzo wdzięczna. Powiem Ci, że też pamiętam swój pierwszy aparat. Wygrałam go w losach. Losy były co prawda ustawione, ale bardzo się cieszyłam. Do dziś go gdzieś mam. Pewnie już dawno nie działa. Sentyment jest, prawda? Ale jest to jednak jakieś przeżycie, że się oczywiście, to pamięta. Oczywiście, że tak. A pamiętasz swoje pierwsze zdjęcie? Wiesz co, ojejku, ciężko będzie sobie przypomnieć pierwsze zdjęcie tak naprawdę. Wczoraj pytałam męża o to samo i pamiętał, no, a ja nie, swojego nie. Nie, wiesz co, pierwsze zdjęcie, wiem, że chyba było zrobione na pewno telefonem, wiesz? Na pewno było zrobione telefonem, pamiętam jak miałam Sony Ericssona jeszcze wtedy, który był dawno, dawno temu szałem na rynku. Tak, też go miałam. Tak, prawda? Z takim odsłanianym obiektywem z tyłu, taką zasłuchką. Tak. Więc pamiętam, że robiłam tym zdjęcie, ale kurczę, co to było za zdjęcie? Nie pamiętam. Ale pamiętam swoją pierwszą sesję zdjęciową, więc jakby totalnie nieudana, ale... Tak, i co to była za sesja?
Wiesz co, bo ja mieszkałam w Holandii przez kilka lat i pamiętam, że poznałam taką dziewczynę, która była ze mną w pracy i ona była niesamowicie, była naprawdę bardzo ładna. Ona też aspirowała na modelkę, więc ja sobie kurczę pomyślałam, czemu nie, prawda? Więc zaproponowałam jej sesję zdjęciową i pamiętam, że poszłyśmy nad morze i wiesz, taką totalnie, totalnie amatorsko. Ja jeszcze ją pomalowałam, to była w ogóle jasna blondynka, ja ją pomalowałam bardzo mocno, więc to w ogóle był totalny fail, ale ostatecznie wtedy byłam bardzo zadowolona z tych zdjęć. Byłam najważniejsze. Dumna, ale teraz jak do nich wracam, to tak sobie myślę, ojej. Od czegoś trzeba zacząć. Dokładnie. No. A powiedz mi, czy jesteś wymagającym fotografem pokroju Marcina Tyszki? Czepiasz się modeli? Masz dużo uwag, pouczeń? Wiesz co? Pokroju Marcina Tyszki na pewno nie. Okej. Okay. Ale swoje oczekiwania gdzieś tam mam i w sumie nie tylko od modela czy od modelki, ale tak naprawdę od całego zespołu. Ja uważam, że jeżeli się idzie na sesję zdjęciową, to trzeba być na nią przygotowanym i trzeba jakby być w pełni zaangażowanym przede wszystkim, bo nawet jeżeli ktoś jest amatorem, a jest zaangażowany, to da się wiele wybaczyć tak naprawdę. Moim zdaniem jakby zaangażowanie jest kluczowe. Ja bardzo, ale to bardzo nie lubię, jak ktoś siedzi na telefonie podczas sesji. No tak, to od razu się tak kojarzy z jakąś ignorancją. Tak, dokładnie, dokładnie. Więc jakby ja bardzo zwracam na to uwagę i strasznie mnie to drażni. Ja jestem taką osobą, którą bardzo mało rzeczy jakby drażni i irytuje, ale telefon to jest jedna z takich rzeczy, więc jakby to, ale uważam, że jak jest zaangażowanie, jak jest dużo uśmiechu i dobra energia, to tak naprawdę już jest połowa sukcesu, więc... No właśnie miałam pytać, ile zależy od modela, a ile od fotografa? Czy to się rozkłada jakoś 50-50, czy jednak ktoś musi włożyć w to więcej wysiłku? Ja na przykład jestem zdania, że bardzo, ale to bardzo dużo robi model i modelka, bo jeżeli ma się naprawdę profesjonalną modelkę, czy właśnie modela, to zdjęcia się same robią. Naprawdę, bo jeżeli ta osoba ma... świadomość własnego ciała, umie pozować i ma właśnie tą energię wspomnianą wcześniej, to tak naprawdę no, jak dla mnie to jest bomba. Jak dla mnie nic więcej nie trzeba i serio. Oczywiście ten fotograf też coś tam umieć musi, ale naprawdę bardzo dużo zależy od modelki moim zdaniem. Widziałam, że współpracujesz ze znanymi modelami, między innymi z programu Top Model. One chyba mają wyczucie już swojego ciała. Tak, tak, zdecydowanie, chociaż też nie każdy, ale większość zdecydowanie już tak i wtedy to jest totalnie inny komfort pracy, więc jakby no ja uwielbiam pracować z osobami, które wiedzą, co ze sobą zrobić i miałam też wielokrotnie jakby styczność z modelkami, które jakby dopiero zaczynały. No to też było dużo trudniejsze, tak? No bo trzeba ustawiać i trzeba mówić, co ma robić, a raz trafiła mi się nawet taka modelka, do której ja mówiłam bezpośrednio, co ma zrobić. Wszystko tłumaczyłam, pokazywałam jej na sobie, a ona nawet niekoniecznie wiedziała, jak to zrobić, więc jakby ta świadomość ciała, o której też wspominałam wcześniej, niesamowicie ważne. No pewnie to też przychodzi z czasem. Tak, oczywiście, że tak. Jak tak oglądam te różne programy modowe, to tak widzę, jak te dziewczyny ewoluują przez cały program i na końcu. Tak, się rozwijają, prawda? Tak, właśnie. Typu Top Model. Mhm, tak, zdecydowanie tak. Bo na wszystko potrzeba czasu. No właśnie, no, taki zawód zresztą. A co starasz się uchwycić w obiektywie? Piękno ubrania, modela, magię detalu? Bo widzę, że twoje zdjęcia są tak mocno detaliczne. Mnie się to bardzo podoba. Bardzo dziękuję. Wiesz co, ja staram się uchwycić tak naprawdę no wszystko po kolei, bo to też wszystko zależy tak naprawdę też od sesji zdjęciowej. Wiadomo, że jeżeli się robi sesję lookbookową, czy sesję konkretnej marki odzieżowej, no to jednak większą uwagę będzie się przykuwało do tego ciucha. Ale jeżeli robi się na przykład kampanię, nie wiem, okularów czy marki biżuteryjnej, to jednak to ten detal będzie grał największą rolę. Ale moim zdaniem jakby koniec końców połączenie tego wszystkiego jest najważniejsze. Umiejętność przede wszystkim połączenia tego wszystkiego na swój właśnie własny taki wyjątkowy sposób. To jest kluczem moim zdaniem. A jest coś, co najbardziej lubisz fotografować? Bo zajmujesz się też branżą beauty, prawda? Mm-hmm. Na przykład makijaże. Ja zdecydowanie chyba modę, wiesz? Ja uwielbiam w ogóle sesje w plenerze. Ja uwielbiam sesje w plenerze, ja uwielbiam takie naturalne sesje i zwiewne ciuchy. Ojejku, jak ja mam to ja już jestem w niebie. Widzę to już oczyma wyobraźni. Tak, już nam wiele z tego wyciągnąć, taki romantyzm, klimat, tak, poczułam. Tak, dokładnie tak, więc jak dla mnie to jest bajka. A jaka była twoja najtrudniejsza sesja? Była taka?
Oprócz tej pierwszej nad morzem. Oprócz tej pierwszej. Wiesz co? Najtrudniejsza sesja. Nie przychodzi mi do głowy jakaś jedna konkretna, ale na pewno wszystkie w trudnych warunkach pogodowych, na przykład zimą. Bo wtedy tak naprawdę cała ekipa marznie, modelka marznie, ty marzniesz, wszyscy marzną tak naprawdę, więc jest ta presja też czasu i trzeba bardzo szybko myśleć, a ta presja jakby nie pomaga, więc jakby to jest chyba najtrudniejsze w tym wszystkim. No na pewno, ale takie zdjęcia zimowe też mogą wyjść pięknie. Oj tak, zdecydowanie. Zdecydowanie piękne, takie też bajkowe, baśniowe takie. Dokładnie tak. A mówi się, że nie ma już złych aparatów, są tylko dobre i bardzo dobre. Na jakim sprzęcie pracujesz? Co musi mieć taki profesjonalny fotograf? To ja pracuję na Canonie 5D Mark IV, a co do tego, czy nie ma złych aparatów, to wiesz, to wydaje mi się, że to zależy od tego, co się fotografuje, bo wiadomo, że fotografia dynamiczna czy nocna będzie potrzebowała trochę innego sprzętu. Ale według mnie tak naprawdę obiektyw jest podstawą, bo od niego bardzo, bardzo, bardzo dużo zależy. Ja na przykład fotografuję obiektem portretowym. Ja korzystam z obiektywu portretowego, jasnego przede wszystkim, jeżeli chcemy mieć jakby fajną jakość, to przede wszystkim jasny obiektyw zrobi nam super robotę. No ale jakby no mówię, no to zależy od tego, co się fotografuje. Ale no patrząc w ogóle na to, jakie aparaty są teraz dostępne chociażby w telefonach, to no tak. Coś w tym jest, że nie ma już złych aparatów. Wiesz, jak czasem patrzę na te obiektywy takie ogromne. Prawda. To chyba do fotografowania jakichś owadów, mikro. Tak, tak, rzeczy. Tak, owadów, czy właśnie jeżeli na przykład powiedzmy jest jakiś fotograf National Geographic i chce zrobić zdjęcie jakiegoś lwa czy innego zwierzęcia, no to on jednak potrzebuje tej lufy, żeby nie podchodzić blisko. Dokładnie tak. No ale to swoje waży. Właśnie chciałam zapytać, czy praca fotografa jest męcząca, bo tak dosłownie aparat swoje waży. Też mam lustrzankę i jak czasem noszę ją cały dzień na szyi, to później czuję. Oj tak, oj zdecydowanie tak. Ja czasami jak mam sesję po 10 godzin, po kilkanaście godzin, to powiem ci, że przychodzę później do domu, to tak, ramię boli, ręka boli. I czuję się jak taka stara kobieta, która po prostu narzeka na wszystko, ale nie, no tak, oczywiście, że swoje waży, powiedzmy, sam aparat może w sobie i nie jest taki ciężki, ale jak ma się duży obiektyw, to jednak daje w kości, można się nieźle napocić, więc na trening nie trzeba iść już wcześniej. A statyw pomaga? Statyw pomaga, oczywiście, że pomaga, tylko ze statywem jest taka sytuacja, że wtedy ma się już ograniczone jakby kadry, tak? Ja jestem taką osobą, że ja lubię latać. Ja lubię robić zdjęcia z różnych kątów, no a ten statyw to jednak byłby dosyć sporym ograniczeniem. A czy praca fotografa jest męcząca jakoś psychicznie? Bo dużo osób uważa, że jest no prosta taka bardzo... Nie, zdecydowanie nie. W sensie jest oczywiście męcząca psychicznie. Jeżeli jeszcze się ma wymagającego klienta, to zdecydowanie jest męcząca psychicznie. Bo jednak cały czas trzeba też myśleć, cały czas trzeba szukać tych kadrów, cały czas trzeba kombinować, co zrobić, żeby one się nie powtarzały i tak dalej, i tak dalej. No i koniec końców też jednak, pomimo tego na przykład, że się wychodzi zadowolonemu z tej sesji, z efektów tej sesji, to jednak gdzieś jest ta niepewność, co powie klient, tak? Więc jest stresujące, oczywiście, że jest stresujące, zwłaszcza na przykład jeżeli... jest to bardzo wymagający klient. A zdarza ci się fotografować na weselach, takich uroczystościach rodzinnych? Wiesz co, tak, zdarza mi się, oczywiście, że mi się zdarza i to też są bardzo trudne zlecenia z tego względu, że tam nie ma powtórek. No tak. Tam nie ma powtórek, tam po prostu jesteś taką myszką z boku, która jakby nie może być za bardzo też widoczna i jednak... Tak, myszką, ale jednak najważniejszą, bo tak, później wszyscy tak, te zdjęcia chcą tak, oglądać. Tak, dokładnie. One są tak. Na lata. Tak, no i jednak to jest jakby, no to są najważniejsze wydarzenia w naszym życiu, więc to jest ogromna presja, no i jeszcze podwójna, bo nie będzie można podejść do pary młodej. Przepraszam bardzo, nałóżcie sobie jeszcze raz obrączki, bo ja tutaj złe zdjęcie zrobiłam. No racja. No niestety się nie będzie dało, ale piękne tak naprawdę uczucie, że można uczestniczyć w tym dniu, więc... Tworzyć kogoś wspomnienia, zapisywać dokładnie je. Dokładnie tak. I to jest też właśnie piękne też w fotografii, że ma się możliwość do pokazywania tych wszystkich emocji, uczuć na swój własny piękny sposób. No więc jakby piękna sprawa. No to pięknie. A retuszujesz zdjęcia po sesji? Tak, oczywiście retuszuję, tylko ja jestem zwolenniczką takiego naturalnego bardzo retuszu. Ja nie lubię przekombinowania, nie lubię przeretuszowanych zdjęć. Ja raczej tak delikatnie. Wyciągnąć kolory, tak? Tak, dokładnie. Coś podkreślić.
Ja nie lubię takich mocno wygładzonych skór, czy nie, czy takich przekłamanych kolorów. To nie dla mnie. Zgaduję, że jako fotograf jesteś ogromną estetką. I co myślisz o obecnym trendzie na naturalność, a nawet brzydotę, jak to się mówi? Powiem tak, dlaczego tak późno? Ja bardzo się cieszę, że w ogóle my idziemy w tym kierunku, bo patrząc na to, co się dzieje teraz w dobie całego Instagrama i tak dalej, zapominamy o bardzo ważnej rzeczy, że my, każdy z nas jest niedoskonały. Nikt nie jest po prostu idealny i fajnie, że idziemy w tym kierunku i takiego pokazujemy to, że nie ukrywamy tego wszystkiego, że akceptujemy siebie coraz bardziej, bo to jest też bardzo ważna sprawa. Więc tak, to pewna ulga w ogóle, że te gwiazdy idealne też mają celulit. Oczywiście, że tak, też mają pryszcze, prawda? Tak, to się dobrze ogląda tak naprawdę. No, tak, bo automatycznie człowiek czuje się lepiej, patrzy. Tak, dla mnie to jest bardzo się cieszę, że też na przykład na coraz większa ilość jakby dużych marek zatrudnia modelki plus size, że coraz więcej takich modelek pojawia się też na wybiegach, więc super. Właśnie byłam ciekawa twojej opinii, bo właśnie jako fotograf na pewno to piękno jakoś zauważasz bardziej niż przeciętny człowiek. I byłam ciekawa, co o tym myślisz, ale piękno jest w różnych formach się wyraża. Oczywiście, że tak. Ja w ogóle uważam, że tak naprawdę może to i oklepane, ale naprawdę piękno jest w nas w środku, więc jakby no cała reszta jest tylko otoczką. A powiedz, czy lubisz być sama fotografowana? Masz sesję, w której sama jesteś modelką? Kiedyś bardzo lubiłam, ale teraz troszkę mniej. Kiedyś bardzo lubiłam, teraz już troszkę mniej. Tak, miałam kilka sesji realizowanych bardzo dawno temu, ale to zdecydowanie jakby nie dla mnie. Ja wolę być po drugiej stronie aparatu, dużo lepiej się tam czuję i cieszę się, że tak zostało. Tak, pewniej się czujesz po drugiej stronie obiektywu. Mam kilka tam fajnych zdjęć i tych kilka właśnie sesji było za mną, ale one tak jakby mnie nauczyły też, jak pracować z modelką w sumie. Bo gdzieś tam właśnie ci fotografowie dawali jakieś tam uwagi, coś mówili i tak dalej. I to też mnie jakby nauczyło, jak pracować, jak przekazywać tę wiedzę modelce. Więc jakby bardzo spoko, że też miałam taki epizod w swoim życiu, bo wszystko nas czegoś uczy, prawda? No pewnie, jak czasem rozmawiam z modelkami, to właśnie mówią, że każda kobieta powinna mieć chociaż jedną taką sesję prywatną, żeby to poczuć i żeby też docenić tą swoją kobiecość. Tak, ale ja bardzo się cieszę, że w ogóle, że coraz więcej kobiet do mnie pisze, nie modelek, i właśnie piszą o sesji zdjęciowej i to jest piękne, bo to też świadczy o tym, że kobieta ma tę pewność siebie, że ona chce jakby siebie dowartościować, ale docenić w ten sposób. I to też jest naprawdę super. I cieszę się, że coraz więcej takich kobiet jest. Też piękna pamiątka. Oczywiście, że tak. A jest ktoś, kogo szczególnie chciałabyś sfotografować? Jakaś gwiazda czy ikona stylu? Na pewno Martynę Wojciechowską. To jest pierwsza osoba, która przyszła mi do głowy tak naprawdę. Czemu akurat Martynę? Bo ja ją niesamowicie doceniam jako kobietę, jako matkę, już teraz jako też żonę. Ja uważam, że ona jest jedną z piękniejszych osób tak naprawdę, która jest w showbiznesie. Jest całkowicie naturalna, jest tak samo piękna w środku właśnie, jak i na zewnątrz. Niesamowicie doceniam to, co robi, to, jakie programy prowadzi. Doceniam bardzo to, że poprzez cały ten czas, w którym ona jest w showbiznesie, bo to już jest naprawdę kupa czasu, ona jest ciągle taka sama. Ona nie ubierze się w jakąś, nie wiem, wyzywającą sukienkę tylko dlatego, że idzie na czerwony dywan. Nie, ona ciągle jest sobą. I to jest właśnie piękne, bo widać, że jest prawdziwa w tym wszystkim. Ja się w pełni z tobą zgadzam. Bardzo, Martyna. Mm-hmm. Lubię, śledzę jej posty i faktycznie nie ma tam żadnego przekłamania. Dokładnie. Wszystko jest szczere i czyste serduszko. Tak. Także ja po prostu chciałabym ją poznać. A to, że zrobiłabym jej sesję zdjęciową, to w ogóle to już by była wisienka na torcie. Naprawdę. Jak dla mnie to jest niesamowicie wartościowa osoba. Oby więcej takich. Czyli jest coś, do czego dążysz. Tak. A chciałabyś współpracować ze znanymi magazynami modowymi, jeździć na Fashion Weeki? Masz takie jakieś marzenia, plany związane stricte z fotografią modową? Na Fashion Weeki może niekoniecznie, ale na pewno chciałabym współpracować ze znanymi magazynami. No wiadomo, że to jest jakby chyba cel większości fotografów mody, żeby gdzieś się w tych takich magazynach światowych znaleźć, bo jakby nie patrzeć, to jest niesamowite docenienie twojej pracy i twojego całego wysiłku, jaki wkładasz, więc tak, bardzo bym chciała, no i mam nadzieję, że mi się uda.
kiedyś. A łatwo się przebić w takiej branży fotograficznej? Bo mam wrażenie, że bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Widzę, że jest mnóstwo takich ofert jednak. Tak, tak. Jest bardzo ciężko, bo jest bardzo duża konkurencja. Coraz więcej też osób robi te zdjęcia, więc tak naprawdę to jest bardzo ciężkie. I bycie zauważonym, docenionym przez takie właśnie magazyny jak, nie wiem, Vogue, czy Harper's Bazaar, czy Elle i tak dalej, jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. No ale to, że jest ciężkie, nie znaczy, że jest to wykonalne, więc... No tak, nic nie jest niemożliwe. Oczywiście, że tak. A co uważasz za swój największy sukces w pracy fotografa aktualnie na tym poziomie? To, że klienci do mnie wracają. Aha, czyli są zadowoleni i... Tak. Uważam, że chyba nie ma nic fajniejszego w pracy fotografa niż zadowolenie klienta, niż zadowolenie całej ekipy. No jak dla mnie to jest największy komplement tak naprawdę. I sukces jednocześnie. Super, dziękuję Ci bardzo, Ulu, za tę rozmowę. Kończymy dziękuję ją takim pięknie. Pozytywnym akcentem. Tak jest, zawsze pozytywnie. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pa, pa, cześć. Słuchałeś Fashion Express, podcastu od eobuwie.pl. Gorąco zachęcam do subskrypcji naszego podcastu i newslettera eobuwie. Dziękuję, że byłeś z nami.